w firmach, w domach, jeżeli ktoś w ogóle miał dostęp do internetu, był to dostęp modemowy. Najczęściej. Funkcjonowały systemy BBS, wymieniane systemy MIL-TUMOR-System, można było dzwonić się, zrobić coś, rozłączyć. Cały internet pracował w takim trybie właśnie doraźnym, od zdarzenia do zdarzenia. W tym roku pojawiła się na rynku nowa marka, powstała nowa firma. Zdjęcie kolegi w koszulce właśnie wtedy. Jak wyglądał ONET? Jedna lokalizacja, w ogóle trudno mówić o data center wtedy. Data center nie było. Było pomieszczenie, w którym stało biurko, na biurku stały wszystkie 3 maszyny. Jakiś jeden switch, jedno łącze do internetu, raptem kilka aplikacji. Dokładnie pojedyncze aplikacje, tak to wszystko startowało. Później przez następne lata firma się rozwijała. Coraz więcej komputerów. Tak. To zdjęcie zamieściłem bardzo przeplotnie, pokazując, jak również może wyglądać data center. Widać, wieszak na płaszcze jest zupełnie dobrym elementem w miejscu, gdzie leży serwery. Tak. No ale co jest ważne, pojawiły się kolejne łącze operatorskie w cudzysłowie powiedzmy serwerowni. Już one nie zależą od jednego łącza, od jednego operatora. Zasilanie wtedy wynosiło 12 kV. Tyle mocy potrzebowały te maszyny, żeby podawać swój ruch, żeby podawać aplikacje do internetu. No ale tak to sobie wszystko rosło, ambitni ludzie tam pracowali, nowe aplikacje tworzyli. No i doszliśmy do roku 1999, w którym ONET wprowadził się do pierwszej swojej dedykowanej serwerowni. Serwerownia była jak na tamte czasy potężna, nie było już mniej wieszaków na ubrania, miała 10 szaf serwerowych, już nie mówimy tutaj o biurku, na którym to wszystko leżało w postaci podstawnego stosu. To się powtarza jak mantra. Kolejne łącze operatorskie, tak, proszę. No musi go być tyle, ile zasilane. To zdjęcie to jest zdjęcie akurat z naszego filmowego archiwum, zdjęcie z migracji. Do tej serwerowni, kiedy przechodziliśmy sprzęt do tej serwerowni, złośliwi mówią, że po położeniu serwera na bagażniku malucha wartość malucha wzrosła o 100%. Serwerownia wydawała się gigantyczna, miała pomieścić aż 100 serwerów. Ktoś zadał sobie wtedy pytanie, a czy to jest bezpieczne? W 1999 roku jeden z naszych dyrektorów powiedział, a gdyby tak w tą serwerownię uderzył samolot, to co byśmy zrobili? Wszyscy popatrzyli na niego, jakby było niespełna rozumu, samoloty uderzające w cokolwiek. 2 lata później okazało się, że nie jest to aż tak nierealny scenariusz. Myślę, że serwerownia to nie jest aż tak atrakcyjnym celem takiego ataku, no niemniej jednak życie pokazało, że taki scenariusz jest możliwy. No, skoro ktoś zadał sobie takie pytanie, to trzeba było na nie odpowiedzieć. Jak zrobić, żeby to było bezpieczne? Skoro ONET postanowił być firmą internetową, postanowił żyć z podawania treści w internet, serwowania aplikacji internetowych, to jak to zrobić, żeby faktycznie podstawa tego bytu, czyli ta infrastruktura, na której to działa, nie była zagrożona? No i kilka lat później wprowadziliśmy się do kolejnej, nowo wybudowanej serwerowni. Mieliśmy wtedy 2 serwerownie. Nowa serwerownia była znacząco większa niż poprzednia. Miejsce na ponad 1000 serwerów. Czyli widać, że serwerownia wzrosła 10-krotnie, jeżeli chodzi o fizyczne miejsce. 320 kVA mocy. Utrzymywaliśmy już wtedy dziesiątki aplikacji. Przez aplikację rozumiem zarówno serwis internetowy, tak jak www, tak jak wiadomości.pl, jak również wszystkie aplikacje, które gdzieś tam pod spodem działają, współpracują ze sobą, żeby te serwisy właśnie internetowe do internetu podawać. No ale wymagania cały czas rosną. Wiadomo, że kto stoi w miejscu, to się cofa. W związku z tym postanowiliśmy zaatakować troszkę taki obszar funkcjonalności, który w internecie nie był bogato wtedy reprezentowany. ONET postanowił zaatakować usługi wideo. No i okazało się, że z punktu widzenia infrastruktury jest to wyzwanie zupełnie inne niż wszystko, z czym mierzyliśmy się wcześniej. Dużo ciężkiego ruchu, potrzebna jest dużo większa przepustowość łącz, dużo większa moc maszyn, żeby to obsłużyć. W połączeniu z technologiami zabezpieczającymi prawa autorskie DRM wymaga to znaczących mocy obliczeniowych serwerów. No i w największym skrócie wszystko razem zaczęło coraz bardziej rosnąć, coraz bardziej grzać. No i ta nasza fajna serwerownia, która była taka wielka, w której się zostaliśmy zmuszeni do wejścia do serwerowni kolokowanych. Jak to zrobić? Na początku, kiedy mieliśmy jedną serwerownię, no to wszystko jest proste. Jedna sieć LAN, 1, 2, 3 switche, wszystko działa pięknie. Dwie serwerownie. Zdecydowaliśmy się wówczas wciąż jeszcze na utrzymanie jednej sieci LAN, rozciągniętej między tymi dwoma serwerowniami. Jedna sieć drugiej warstwy, jedna sieć LAN, wszystkie aplikacje ładnie się nawzajem widzą, wszystko w jednym segmencie sieci się porusza. No tylko ta sieć zaczyna się robić duża. A w momencie, kiedy zaczęliśmy wynosić sprzęt do kolokacji, okazało się, że nie jesteśmy gotowi na to, żeby zmienić ten model. Wciąż musieliśmy rozciągnąć LAN i skończyliśmy z siecią, która już wtedy obejmowała, jedna sieć LAN obejmowała 3 serwerownie odległe od siebie geograficznie. Poznaliśmy bardzo ładnie, jakie problemy z tym mogą się wiązać, ale o tym troszkę więcej za chwilę. Żeby już utrzymać się tej konwencji wycieczki historycznej, przejdźmy do roku 2008 i takie krótkie podsumowanie. Co wtedy miał Onet gdzie rozłożone? Dwie własne serwerownie. Ta pierwsza, której pokazałem, na 100 serwerów, ta na 1000 serwerów. Więcej urządzeń w serwerowniach kolokowanych niż w serwerowniach własnych. Oprócz tego, obok gdzieś stojący budynek z własną małą serwerownią, która zabezpiecza potrzeby biura i firmy, bo nie wolno zapominać o tym, że Onet, który jest portalem internetowym, jest również potężną firmą, w której pracuje kilkaset osób i tym osobom trzeba zapewnić odpowiednie wsparcie w samym biurze. Dodatkowe biura w Krakowie, w Warszawie. Jeżeli popatrzysz na logiczną infrastrukturę, tysiące aplikacji, które są bardzo mocno między sobą współzależne, które pracują w ramach tej sieci, 1500 serwerów, 8 dużych routerów, kilkadziesiąt switchy rakowych i drugie tyle switchy w paczkach serwerów kasetowych, serwerów Blade. Jak widać, jak na warunki jednej sieci LAN jest to całkiem sporo. Doszliśmy do punktu, w którym postanowiliśmy, że najwyższa pora znowu zebrać ten sprzęt troszkę bardziej w jednym miejscu, no i zamknąć też kolokację. One postanowiły wybudować własną, dużą serwerownię. Tutaj na obrazku widać projekt budynku nowej serwerowni Onetu. Ona została oddana i włączona do ruchu w 2009 roku. Ponieważ uważam, że mamy się czym chwalić, bo jest to naprawdę potężne osiągnięcie sztuki inżynierskiej, więc pozwoliłem sobie przygotować kilka slajdów pokazujących takie ciekawe fakty na temat tego budynku, tego obiektu. Powierzchnia budynku 3500 m2, czyli mniej więcej połowa wielkości boiska piłkarskiego. Moc elektryczna 5 MW. Tyle mocy serwerownia może wziąć sieci zasilającej i niestety tyle samo ciepła wyrzucić w świat. Oczywiście zasilanie awaryjne niezależne od sieci, w związku z tym trzeba zapewnić zasilanie dla generatorów. Więc bak ma 30 000 litrów paliwa i z ciekawostek samochód potrafi przejechać na tym paliwie 15 razy ziemi dookoła. Wystarcza nam dobre pracy serwerowe. Sama serwerownia zbudowana jest w postaci 3 zupełnie niezależnych komór. Można powiedzieć, że są to 3 serwerownie w jednej. Są to 3 komory, każda z własną infrastrukturą, z własnym chłodzeniem, z własnym zasilaniem. Jedyne, co łączy te 3 komory, te 3 serwerownie, to betonowe ściany. Oprócz tego pomieszczenia biurowe dla kilkunastu pracowników, no i centrum nadzoru. To jest jego zdjęcie, gdzie na 50 monitorach LCD na bieżąco wyświetlane są pewne parametry. Po pierwsze rzeczowe parametry portalu, infrastruktury, po drugie automatycznie odświeżony podgląd stron, dzięki czemu jesteśmy w stanie na bieżąco widzieć, czy działamy dobrze, zdjęcia z systemu kontroli dostępu, z kamer przemysłowych. To jest akurat zdjęcie klimatyzatora na dach. Serwerownia może pomieścić 5000 maszyn, a zapewnia nam ogromną przepustowość łącz internetowych. Aktualnie w serwerowni mamy 5 petabajtów macierzy dyskowych i rośnie. Proszę? Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Proszę powtórzyć pytanie. Proszę? Proszę powtórzyć pytanie, nie słyszę pytania. ile cache jest, jaki jest cache tych danych. Cache jest bardzo mocno rozproszony i nie potrafię powiedzieć, jaka jest sumaryczna jego pojemność. To jest bardzo mocno aplikacyjnie rozwinięte. Coś, co chciałbym powiedzieć, infrastruktura serwerowni nie jest oparta na rozwiązaniu jakiegoś jednego dostawcy. Korzystamy z rozwiązań wielu różnych dostawców i producentów sprzętu. Wydaje się nam, że od każdego z nich bierzemy to, co najlepsze. Przynajmniej tak się nam wydaje. Jeżeli chodzi o tą elektryczną, energetyczną stronę, no to tak jak już mówiłem, 4,5 MW mocy IT. Serwerownie zasilana z dwóch niezależnych linii napięcia pośredniego. Mamy 4 własne generatory o mocy 2 kWh. Zbiornik na paliwo ma 30 tysięcy litrów. Całość podtrzymuje 6 systemów BBS. Moc chłodnicza 4 MW. Czyli tak o tyle możemy rzeczywistej infrastruktury IT umieścić w serwerowni. Gęstość mocy 11 kW na jedną szafę serwerową. Kilkakrotnie już podkreślałem, że serwerownia to przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w serwerowni netowej jest rozumiane bardzo szeroko. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo samego budynku, samego obiektu. System przeciwpożarowy. Bardzo fajny system, który nazywa się PESTA, który przetłacza cały czas powietrze przez detektory i powietrze z komór cały czas jest weryfikowane pod kątem zawartości dymu, zawartości zawieszonych cząsteczek. Jeżeli przejrzystość powietrza spadnie o, nie pamiętam, 1%, chyba system podnosi alarm, potencjalnie mamy jakiś problem w serwerowni, coś dymi. Automatyczny system gaszenia gazem MFM200. System jest o tyle przyjemny w serwerowni, że jego użycie nie powoduje uszkodzenia sprzętu. W razie pożaru następuje zrzut gazu chłodniczego, który to gaz odbiera ciepło od rozgrzanych palących się elementów i w ten sposób przerywa proces palenia. Wszystko jest oczywiście podłączone z centrum monitoringu, gdzie na bieżąco na tych dużych ekranach monitora jest wyświetlany cały czas stan z poszczególnych czujek. Wiadomo, jeżeli coś jest nie tak, to wiadomo, gdzie jest nie tak, która czujka, który system podniósł alarm. Całość budynku jest objęta monitorem telewizji przemysłowej. Oczywiście wszystko jest objęte systemem sygnalizacji włamań. Sama część serwerowa jest zabezpieczona w dodatku systemem biometrycznym dostępu. Czyli oprócz tego, że trzeba znać kod, trzeba znać hasło, trzeba mieć kartę wejściową, jeszcze trzeba mieć odpowiedni palec oko, czy coś tam przy sobie. Dobrze. Powiedziałem już, jak to on był coraz większy, jak to sobie wybudował bardzo fajną serwerownię, ale żeby nie było, że wszystko jest takie fajne, no to niestety prowadzi to również do problemów.